Siemanko, ziomeczki, jestem Blow i witam was. O, serdy stary, chcesz mi uszy umyć, wybić startym. Dupa. Jestem Blow, prezentuję z Diz, Karolek, Łeza i Wojtas i zapraszam was do Cards Against Humanity, ponieważ ostatnio dźwięk bardzo wam się spodobał, więc... Zapraszasz, jak ty w melonach jesteś, jakie Cards Against, ty? Co ty mówisz, kłamiesz tu, świntuchu? Odpalaj tą grę, Diz, odpalaj tą grę, lecimy. Tak, ale poprzedni odcinek jest u Disowskiego, polecam przede wszystkim ogarnąć ze względu na to, że wszystkich rozwaliłem. Co preferuje Janusz Korwin-Mikke? Nawet się nie zastanawiam. Boże, a mogłem zmienić. Dawaj. Co preferuje Janusz Korwin-Mikke? Oh, fuck off. Porno z maćkami? Maćkami! Ty jesteś Maciek, ja tylko maćki same widzę. Ty swojego pindola Maciek nazwij, ty. Co? Macki! To by wtedy by się po prostu zgadzało, nie? Dobra. Co preferuje Janusz Korwin-Mikke? Mocne sztachnięcie? Mam buza legalizacją. Co preferuje Janusz Korwin-Mikke? Nasze niebielizny na lewą stronę, by uniknąć prania. Ciężki wybór. A ja obstaję za maćkami. No gówno, no i zaś ten. Dziękuję. Zaczyna gospodę. Zaczynamy znowu to samo, co było na moim odcinku. Cicho, jest dobrze, jest dobrze. Nie jest dobrze. No przyciągnąć, więc, a to nie ja. Oj, tu X5. Muzeum Narodowe otworzyło interaktywny eksponat z... Pytał Wojciech Krzyżanowski. Dawać odpowiedź! Dobra. Dawaj to. Naciskaj, klikaj albo katarek gówno. Konfirmuj selekcję. By przyciągnąć więcej gości, Muzeum Narodowe otworzyło eksponat z sranie w tą i z powrotem nieskończoność. Pierdzenie o odchodzenie. Co? Eksponat z materacem Stevie Mango, którego nikt nigdy nie kupił, więc to by pasowało, albo oszukiwanie na olimpiadzie specjalnej. Chyba materac wygrywa. Dziękuję. To był Disowski, dziękuję bardzo. Materac Stevie Mango wygrywa, to zawsze wygrywa. Jak to jest, że jak jest Stevie Mango, to jest od razu... Win. To jest taki joker, to jest insta win. Kiedy dawaj. Ja będę czytał? Wal się na Reigro. Dawaj. PZPN zakazał czegoś, bowiem dawało to graczom niesprawiedliwą przewagę. No to jest oczywiste, co im zakazali, no. Nie ma co tutaj myśleć nad tą odpowiedzią. Ja bym odpowiedział Niemcy. Jak kreskówek. Zakazał Niemców, bo wiedawał to. Wybieraj. PZPN zakazał mojej pochwy, bowiem dawało to graczom niesprawiedliwą przewagę. PZPN zakazał masturbacji, bowiem dawało to graczom niesprawiedliwą przewagę. Albo zakazał murzynów. Myślę, że zakazał... To ostatnie, wiesz, dobre! Podle! Maciek, to jest cwaniak! Nie wierzę w to. Jak się... Nie, to jest oszustwo. Co zawsze rozkręca imprezę? Twoja... Co mówisz? Śrubokręt rozkręca imprezy, wiesz, rozkręca śrubokręt. Zamknij te drzwi, mamo. Dobra, czekaj. Poważny YouTuber. Zamknij te drzwi, mamo. Czemu jak każdy ktoś wchodzi i ktoś coś nagrywa, to zawsze jest beka? What the fuck? Bo twoja matka jest ogólnie fajna. Dzieci z rakiem odbytu. Co zawsze rozkręca imprezy? Jej wysokość królowa Elżbieta II. Dzieci rozkręcają. Co zawsze rozkręca imprezy? Scjentologia, PiS, dzieci z rakiem odbytu. Sercosuria? Scjentologia. Sercosuria? Scjentologia. Ja usłyszałem piersosuria, stary. Ja zrobiłem scjentologia. Pis dzieci z rakiem odbytu. Pisokuria, ty. Pisokuria. Jest! No i opraciłeś teraz wszystkie dzieci z rakiem odbytu. Przepraszamy wszystkie. Ale raczej nie, to się ich nie obraziło, tylko raczej... Tego nie skomplementowało, rozkręcają imprezy. Ja ci skomplementuję zaraz twój dowód. Czego nie chcielibyście znaleźć w fińskim żarciu? Dotknijcie mnie swoją różdżką prawilności. O, stary, jak ja tu się i... Jak ja tu po indyjsku... Nie zdecyduję się dzisiaj. Czego nie chcielibyście znaleźć w fińskim żarciu? Seppuku, o kurwa, to jest jakaś... Co to jest seppuku? Rodzaj nie masturbacji? Wiecie, co to jest seppuku? Co to jest seppuku? To jest japońskie, nie chińskie. To jest od Łezy. Wiem, ale powiedziałem po azjacku poszedłem. Co jest seppuku, powiedz mi? Azjatycku. Seppuku to jest samobójstwo, które muszą popełnić, gdy zbezczyścili... No ja bym to zaznaczył. No nie wierzę! Niee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 e
No i masz szczęście. Dzięki.
Po trzęsieniu ziemi Miley Cyrus podarowała ludziom z Haiti. W ciągu trzech odcinków podarowała Addykcja. Tyle razy. Cię nie czepiaj się. Nie było tego jeszcze wcześniej. Miley Cyrus podarowała ludziom z Haiti używanie wspólnej strzykawki. Miley Cyrus podarowała ludziom z Haiti babcie. Miley Cyrus podarowała ludziom z Haiti estrogen. Ale szczerze wiem, co to jest. Wszystkie są dobre, nie tak. Po trzęsieniu ziemi Miley Cyrus podarowała ludziom z Haiti otyłość. Pary. Kto wybiera? Ej, ostatnio był pewien dzień pewnej kobiety. No, jej na imię była babcia. Myślisz? Dlatego wybieramy estrogen. Dlatego wybierzmy otyłość. Bo oni, moja babcia razem ze estrogenem... No, yes! Babcia razem ze estrogenem, mając otyłość, używała wspólnej strzykawki. Wszystko się zazębia, proszę bardzo, Wojtek. Babcia używała wspólnej strzykawki z estrogenem, żeby mieć otyłość. No, ja co? Ile czytania? Ja nie umiem czytać. Nie wiem, czym będzie się walczyć podczas trzeciej wojny wiatowej, ale podczas czwartej wojny wiatowej będzie się walczyć... Jezus. Będzie się walczyć bicie masterczułki, będzie się walczyć Auschwitz, będzie się walczyć mokrym bąkiem i będzie się walczyć kaszalotami. Odpowiedź jest prosta. Jakie kupie! Kaszaloty! Mokry bąk ich gazuje! Mokry bąk... Mokry bąk gazuje. Oni wiedzą, oni sobie piszą na teście, sprawdzajcie wiadomości. To jest ustawione, stary, czci po programie tamten. To ukrywają przed twoją starą. To ukrywają przede mną rodzice. Rodziców! Super, 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 śmieszne. Łeza. Dzięki. Proszę. Dzięki. Ale gówniane karty, gówniane jak mój kanał. Dobra. Co ukrywają przede mną rodzice? Białych ludzi. Moje życie seksualne. Tabletki gwałtu. Jodra! Nie, zaznaczam to za Łezy od razu. To jest Łezy! Nie! Zaznacz to! To jest Łezy, słyszę. No stary, to jest najlepsza odpowiedź, no oczywiście stary. Ale Jądra chciałem od razu zaznaczyć. No Jądra... Łeza powiedział, czy Łeza powiedział przed chwilą, że Jądra są dobre? Trzeba dużo techniki w to włożyć. Powiedziałeś stary, że Jądra są dobre! No tak. Stary? Gej! Gej! Co za plama na mojej kanapie? Dawajcie. Okej, okay, kto został? No Łeza! A co mu chodzi? No le... Dobra, co za plama na mojej kanapie? Kotlecik? Mig w trakcie zawału? Poddaństwo, bycie z margin... Boże, za gówno. Zmarginazowanym. Yes! Nie! Jakie jedzenie to bądź? Dlaczego Blow zawsze, kurczę, lubi to jest, odpowiedzi? To ja jest ustawione! Ten sam poziom. To jest dobre. Walcie się, co jest kolejną modną dietą? To już było 96 i 4,35 Wojtek Chujowy kanał razem. To jest kolejną modną dietą? Co kurde? Ku Klux Klan! Co jest kolejną modną dietą? Michael Jackson, chyba pośmiertnie. Co jest kolejną modną dietą? Spłatywa stylka. Co jest kolejną modną dietą? Nadzieja. Wiecie co, jesteś się tak chujowy, że najchętniej to bym nic nie zaznaczał. Ale ja kurde wybrałem Michaela Jacksona przez przypadek. Dobra, Ku Klux Klan i to będzie nareszcie łez Disu, tak, dokładnie. Dałem to, bo wiedziałem, że to będzie on. Po prostu. Piątka, stary! Ale dobra. Musisz wszystkie odpowiedzi czytać ze znakiem zapytania też, nie? No ja wiem, no. Młyn pełen trupów, piątka, stary! Euforia, klawina, Krawin, ty. Piątka, stary! Po co drzesz ten rynek? Piły, łańcuchowe zamiast rąk? Piątka, stary! Ty, a jak to tę piątkę ze piłą woleli? Pistka! Pistka, stary! Łeza, co ty masz na dzień dobry? O, dziękuję! No. Pistka, stary! Pistka, stary! Co będzie następstw zabaw w zestawie Happy Meal? Następną zabawę. Następstw. Dobra. No Wojtas, jak ty czytać nie umiesz, wiesz? Ty zły człowieku. Jest tak napisane. Co będzie następną zabawką w zestawie Happy Meal? Jadalna bielizna. No.
O, to jest dobre. Nie, co będzie dobra następną zabawką w zestawie Happy Meal? Lobotomia szpikulcem do lodu? Co? Co będzie następną zabawką w zestawie Happy Meal? Złoty łańcuch albo amatorski abort? Dobre odpowiedzi te pierwsze. Jadalna bielizna. Dobrze, Blu. Dzięki, dzięki. Nareszcie mi się udało. Co będzie następnym duetem superbohaterów? I tutaj dwie możemy, tak? Nie. Yeah. No czemu mówię z pick 2, tu, pick 2? Co dwie możemy. Rapapa, rapapa. Pick 2, pick 2. O, weź to dotknij. Nie, możesz stać głodny. Mogę ci wiele. Możesz dotknąć go. Co będzie z tym innym superbohaterów? Borys Szyc i kozy pożerające dzieci. O Jezu. Ludzie zawsze psujący zabawę i Piotr Adamczyk. Pszczoły znak zapytania. I zabawa wampira podczas miesiączki. Rasizm oraz uwodzenie. Myślę, że to jest bardzo oczywiste. Sam wampir wygrywa. Następnym duetem superbohaterów będzie wampir i toły. Czoły. Pszczoły. Wampir i czoły. Ale nie jestem tego pewien. Zawsze, w każdej grupie się znajdzie jeden bez poczucia humoru. Zawsze się wołamy co. No, yeah, sami tego chcieliście. Sami tego chcieliście. What the fuck? Do ilu gramy tak swoją drogą? 8. Do 8? Do 8? Do 8? Dla ciebie, dla rodziny. Znaczy tak ładnie to zaśpiewam, zobaczycie. Będzie fajnie. Dobra. Dla ciebie, dla rodziny. Będzie tak. Gówno dla ciebie, dla rodziny. Dobra, dawaj Wojtas. Ale masz każdą odpowiedź śpiewać. Dobra. I zasłoń wszystkie szybko, zasłoń. I czytaj od pierwszej. I my też. No, zasłonijcie oczy. No, zasłoniłem. Oczy. Widzowie też. Widzowie zamykają. Zasłoniłem. Ja mam zasłoniony, no. Wieczny smutek dla ciebie, dla rodziny. Boka stary, jak Marlon Manson, ty. Cicho, cicho. Nieodwzajemniony seks oralny dla ciebie, dla rodziny. Jak szybko przeleciał. Cicho. Lecę dalej. Rzut karłem dla ciebie, dla rodziny. Ale dobra, uwaga ostatnia. Cybernetyczne ulepszenia dla ciebie, dla rodziny. Jak w kościele! Pozdrawiam osobę, która to napisała. Cybernetyczne ulepszenia dla ciebie, dla rodziny! Rzut karłem dla ciebie, dla rodziny! Nie, ja dobra, to jest... No, yes! No nie wierzę. A rzut karłem był twój, Karolku. Jest nie, tego... ja miałem wieczny smutek. No to... Przepraszam. O. W nowym filmie akcji Bruce Willis odkrywa, że był tak naprawdę dobra, guys, czekam wasze odpowiedzi. Wojtek, spuścić ci powietrze z piłki? Jakie propozycje? Wojtek. Co ty mi chcesz spuścić? Co? Aż do niego teraz to dotarło. Bo słyszałem, że chcesz mi pompon naprostować. Yes. O czym wy gadacie, to nie wiem. Wentyl mi w pontonie. Jakie ja mam karty zdupione, ja tu czytam to. Ja walę dwie najgłupsze, żeby nie było. Ty walisz, ten mi chce spuścić, co się stało? No. W filmie akcji Bruce Willis odkrywa, że Mazurek był tak naprawdę mlekiem w tubce, what the fuck. W nowym filmie akcji Bruce Willis odkrywa, że męska pała była tak naprawdę zostawianiem pułapek dla złodziei. Chyba Cewą ich tam wciągał. Nie wiem. W nowym filmie akcji Bruce Willis odkrywa, że zespół film był tak naprawdę niemieckim zespołem film. W nowym filmie akcji Bruce... Czekam się... W nowym filmie akcji Bruce Willis odkrywa, że chłopacy, którzy nie dzwonią później do dziewczyn poznanych na imprezie, były tak naprawdę niestawieniem. What the fuck? Nastawianiem. Nastawianiem czego? Tych dziewczyn? Męskiej pały. Męskich pał, dobra, męska pała, okej. Okay. No nie wierzę. No nie wierzę. Kurde, co on taki śmieszny jest? On nie jest śmieszny, tylko mainstreamowy. Do ile panowie gramy? On jest mainstreamowy. Ośmiu. To 8? Do 8? Medycyna alternatywna zaczęła doceniać właściwości lecznicze z wodu trwającego ponad 4 godziny. Medycyna alternatywna zaczęła doceniać właściwości lecznicze SMS-u posłania. Medycyna, to jest dobre, to było dobre. Dzięki. To było dobre SMS-owanie. Medycyna alternatywna zaczęła doceniać właściwości lecznicze. Co się dzieje?
Potracimy go! Halo! Halo! Nic nie mówię, ale tam się dusi. Oddychaj! Ej, powietrze, nie pamiętaj oddychy. Medycyna zaczęła docenić właśnie trzecie szkieletonu. No dawaj, łatwa decyzja. 2000 lat. No dlaczego? Dobra, gramy dopóki Blok nie sięgnie 6 punktu. Dobra, Blok, tylko mów, która odpowiedź twoja, dawać. Czytaj. To jest najlepszym przyjacielem. No wybierać byle co, szybko. Blok musi mieć 8, pomagamy mu, niech raz wygra. A ja nie mogę mieć mniej punktów niż wy też chcę mieć. Dawaj, zamknij ryj. Dawać, Blok. Dobra. Dzięki. No czemu nie powiem? Jeszcze zaraz wygra. Szybko, Disowski, no dawaj. No dawaj, dobra. Świecie zniszczony dobra, przez... Dobra, nie czytaj. Nie czytaj, dawaj, szybko odpowiedzi. Ale szybko. Ser, nie róbcie tak. Po dwie odpowiedzi, szybko i czytaj, i wybieraj byle co, wybieraj. Dobra, więc ziomeczki, ja wygrałem, widzicie, to jest próba oszustwa. Bardzo wam dziękuję za odcinek. Nie, dobra, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście walnijcie łapkę w górę, bardzo dziękuję za każdą łapkę, komentarz. I zapraszam do moich współtowarzyszy Niedoli, do których linki macie w opisie. Oni pewnie coś gadają, a jak nie słyszę. Tak, i przerwało mi nagrywanie. Także bardzo dziękuję i piąteczka. No.